Cześć wszystkim, z tej strony Michał Wilk i witam Was na kanale Evil Wolf Media. A w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o dronach FPV i o 10 błędach, jakie popełniłem w czasie mojej krótkiej kariery 10-miesięcznej właśnie w świecie dronów FPV. Krótkie intro, zaczynamy materiał. Odcinek będzie o błędach, ale no nie zawsze są to błędy, czasami jest to jakaś decyzja, która niekoniecznie jest błędem, ale jest to rzecz, którą po prostu na obecną chwilę zmieniłbym, ale zanim przejdziemy do takiego wyliczenia raz, dwa, trzy, cztery, przygoda z dronami FPV, jak zacząć? No to na pewno na szybko symulator, trzeba tam spędzić trochę czasu, fajne symulatory to Lift Off, Velocidrone. Jak już trochę sobie polatamy, no to na początek jakiś zestaw można nabyć taki dla początkujących, albo możecie od razu iść za ciosem i już jakby składać docelowego drona i na nim uczyć się latać. A tu możecie wybrać świat analogowy albo świat cyfrowy, tak, świat cyfrowy. Niezależnie od tego, jaki świat wybierzecie, a oczywiście każdy ma swoje zalety, no bo cyfra oferuje super jakość wizji, natomiast analog oferuje minimalne i najlepsze jakby czasy reakcji waszego drona, więc analog jest super do racingu i do freestylu, natomiast cyfra jest znakomita do na przykład latania w celach nagrywania. I właśnie ja tak latam i ja wybrałem cyfrę, no bo głównie latam dronami po to, żeby właśnie nagrywać materiały wideo. Ale jak już zdecydujecie się, jaki system składacie, no to musicie jakoś ten system zasilać. No i pierwsza rzecz to wybór baterii. Ja na początek swojej przygody wybrałem baterię 4S, a zaczynałem w zeszłym roku. Mogłem wybrać baterię 6S, no bo baterię 6S już w tym momencie wiem, że oferowałby mi dłuższy czas lotu, no i trochę lepszą charakterystykę jakby też prądową, no bo mamy dużo większe napięcie, jeżeli chodzi o baterię 6S. No a tutaj moc naszego drona, tutaj w przypadku właśnie elektroniki, no to moc to jest iloczyn napięcia i natężenia prądu, więc mamy większe napięcie, więc mniejsze natężenie, więc jakby ten prąd w bateriach 6S jest troszkę mniejszy, więc ta charakterystyka jest fajniejsza, ale to jest też wszystko jakby skomplikowane i nie takie oczywiste, ale wiem, że wybrałbym baterię 6S. Natomiast oczywiście nie jest to błąd, bo baterie 4S też są jak najbardziej ok, ale dla moich potrzeb wiem, że 6S byłoby lepsze. A druga rzecz, lutowanie. Tak, to jest w ogóle abstrakcja, tak. Dobre lutowanie i dobra umiejętność dobrego lutowania to jest rzecz, którą nabywa się tak na dobrą sprawę no przez lata i ciężko się jest nauczyć lutowania w jeden wieczór dobrego. O tym sam się przekonałem, ponieważ gdzieś kiedyś oczywiście miałem styczność i na studiach i w różnych jakby częściach mojego życia z lutowaniem, natomiast no lutowanie no to są dwie różne sprawy, bo można nasmarkać i nawalić to w sposób okrutny, albo można zrobić to po prostu ładnie i dobrze, a drony FPV lubią, jak jest wszystko zrobione ładnie i dobrze, więc tutaj podstawa, fajna lutownica, jeżeli już się za to zabieracie i nie chcecie, żeby ktoś wam składał drona, to dobra lutownica, fajne lutowie, jakieś stanowisko, uchwyty na pewno pomogą wam w lutowaniu. A rzecz trzecia, jak już sobie zlutujecie drona, to trzecia rzecz to smoke stopper i ja jeden fly controller upaliłem. Jakbym miał smoke stopper, to bym tego nie zrobił. Także to jest rzecz, którą też warto się zaopatrzyć i warto używać smoke stoppera, no bo zwłaszcza przy lutowaniu, przy pierwszych gdzieś tam podejściach do lutowania, te luty no nie są najlepsze, gdzieś może coś ze sobą się stykać, no i można upalić elektronikę, no a tego nie chcemy, a jak mamy smoke stopper, to się nie stanie. 4. No jak już mamy drona sprawnego i latającego, no to idziemy na miejscówkę i latamy, ale też często się rozbijamy, więc nasze śmigła, różne elementy naszego drona będziemy gdzieś tracić. Mi kilka razy zdarzyło się wyjść z domu ze złudną nadzieją, że dzisiaj jest dzień, w którym się nie rozbiję i zaraz się rozbiłem i połamałem śmigła. I nie miałem ze sobą rzeczy zapasowych i tak było 3 albo 4 razy i się wkurzałem i wracałem do domu, więc warto jest mieć już taką na wstępie skrzyneczkę z rzeczami zapasowymi, z kluczami. No i to wszystko musimy mieć ze sobą na miejscówce, w której latamy, no bo
W FPV kontakt z ziemią, z drzewami, z różnymi przeszkodami jest częsty. Drony są oczywiście odporne na to w większości wypadków, ale no, uszkodzenia też się zdarzają, więc fajnie jest mieć jakiś podstawowy zestaw, który pomoże te uszkodzenia zniwelować. 5. Ograniczenia waszego systemu. No bo dron FPV jest to pewnego rodzaju system, czy to będzie złożony analogowo, czy cyfrowo. No to jak latacie, to w pewnym momencie zauważycie, że gdzieś ten sygnał ma jednak granicę propagacji. No i jak przy was fajnie się lata, to jak schowacie się za przeszkodą, to nagle jakieś się glicze pojawiają, obraz się gdzieś tam traci, więc jakby no, musimy znać ograniczenia naszego systemu, więc zawsze jak gdzieś idziemy w jakieś nowe miejsce, no to warto jest się spokojnie pierwszy przelecieć, schować za jakąś przeszkodą, za którą chcemy latać, a zobaczyć jak ten sygnał będzie się propagował, czy wszystko jest ok, czy jednak jakby tracimy kontakt z tym dronem. Zrobienie tego jakby przy pierwszym ostrym locie, no może spowodować, może skończyć się kraksą, rozbijemy naszego drona, a tego byśmy nie chcieli, także właśnie jakby takie rozeznanie terenu i sprawdzenie możliwości systemu naszego w nowym środowisku, w którym jeszcze wcześniej nie lataliśmy, no jest ważną rzeczą, która uchroni was przed właśnie ewentualnym rozbiciem, straceniem drona. 6. Tak, 6. rzecz. Jak już was odetnie i spadniecie, no to wybieram się na poszukiwania drona, jak i pierwsze poszukiwania drona. To jest straszna adrenalina. Lecicie, szukacie. Boże, mój dron spadł, upadł. Coś się z nim stało. Za 20 razem idziemy, go szukamy. Ale po którymś razie, a jeżeli lataliście nie na skoszonym trawniku i dron wpadł wam w krzaki, no to znalezienie takiego drona wcale nie jest łatwe. I mimo to, że na przykład nagrywaliście lot w waszych goglach i otworzycie ten lot, uderzyliście w coś, dron zaczął koziołkować, szaleć, no i nie ma. Powinien być, a nie ma. No przepad. Buzzer, GPS, dwie rzeczy, które ułatwiają życie i ułatwiają poszukiwanie waszego zaginionego drona. Tak, buzzer, GPS, ważna sprawa. 7. Dbajcie o wasze gogle. Ja już przekonałem się kilka razy boleśnie o tym, że nie można zostawiać gogli na słońcu. I to nawet na drobne chwile, jeżeli gdzieś latacie w pełnym słońcu, położycie gogle soczewkami w stronę słońca, no to słońce jest bezlitosne i w moich goglach już mam kilka wypalonych po prostu miejsc przez słońce. Na początku nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z tego, co się stało, aż do latania mniej więcej kilka dni temu, kiedy po prostu odłożyłem gogle na około 5 minut, zostawiłem je na słońcu, wracam, patrzę się, co jest. Normalnie wypalone plamy, tak jak za mało lata bawiliśmy się lupką powiększającą i przypalaliśmy papier i różne rzeczy. Tak, tu soczewki w goglach, po prostu wypaliły mi matrycę w goglach. Także na to uważajcie, bo to też jest rzecz, która może was zaskoczyć. No a jak już się chwilę lata, no to czas coś ponagrywać. No i oczywiście bardzo fajna sprawa, nagrywanie. Ja głównie używam GoPro do nagrywania. W innych moich materiałach możecie znaleźć trochę właśnie rzeczy odnośnie nagrywania dronami FPV. GoPro jest po prostu jakby najłatwiejszą kamerą, cały system, workflow związany z GoProsem jest po prostu łatwy i przyjemny i daje naprawdę fajne rezultaty. Ale pamiętajcie, że nagrywanie i umieszczanie GoPro przy pierwszych lotach, kiedy jeszcze nie umiemy dobrze latać, no nie jest jakby najlepszym rozwiązaniem. Też latanie gołym dronem, a dronem z GoPro, no zdecydowanie się różni, bo GoPro swoje waży, więc ten dron trochę inaczej się zachowuje. A jeżeli się uczycie i uczycie się nowych manewrów, no to już na pewno nie warto mieć GoPro na sobie, ponieważ no, przy jakiejś mocniejszej glebie, a w bardziej twardym terenie, no po prostu takie GoPro może się rozbić. I tak się też oczywiście dzieje. 9. Tak. 9 to też taka moja rada i rzecz, która przydarzyła mi się już dwa razy. Jechałem gdzieś w fajne miejsce i wziąłem nie takiego drona jak trzeba, no bo miałem ograniczoną ilość miejsca w plecaku, trzeba było wziąć inny sprzęt, więc mogłem wziąć jednego drona i na przykład ostatnio wziąłem sobie takiego Proteka 35 ze sobą na wyprawę na Zanzibar i nie było to najlepszym rozwiązaniem. Gdzieś coś mi się pomyliło, nie był to mój pierwszy raz na Zanzibarze. Mocno tam wieje, a Protek, tak, byłem zmuszony obciąć mu bestialsko nożem osłony, żeby po prostu jako taką móc polatać na wietrze, który tam wiał. A wiało gdzieś około 50 km na godzinę, co też jakby na tamtą porę roku nie było normalne. No ale tak, jeżeli gdzieś macie lecieć i jest fajne miejsce i fajne widoki, to już się przekonałem, że najlepszym rozwiązaniem jest wzięcie 5-calowego drona. On sprawdzi się zawsze dobrze. 10 to jest rzecz, o której też się przekonałem na Zanzibarze, że warto zabezpieczać elektronikę i warto zabezpieczać ją środkami takimi jak na przykład PVB 60, tak? Dobrze mówię? PVB.
Tak, lakier PVB60, lakier, tak. To jest taki podstawowy środek, którym można zabezpieczać elektronikę i warto to robić, bo jeżeli latacie w terenie, w którym jest gdzieś wilgotno, dron wam wpadnie, mokrą trawę, no to jeżeli elektronika, luty, wszystko jest pozabezpieczane lakierem, no to unikicie zwarcia, a jak się coś zewrze, to wybuchnie, zapali się, nie wiadomo co się z tym stanie, więc lepiej jest takich sytuacji unikać, więc o elektronikę dbać trzeba i warto pamiętać, żeby ją pomalować jakimś środkiem, jak nie PVB60. Są też lepsze środki, jeszcze bardziej profesjonalne, którymi można elektronikę zabezpieczać. Mój dron na przykład jeden przeżył kąpiel w słonej wodzie, był zabezpieczony lakierem PVB60. Nie był to prawda włączony i nie miał zasilania, ale wpadłem razem z plecakiem do oceanu i tak, ale przeżył, działa, wszystko jest ok, ale myślę, że dlatego, że był polakierowany od stóp do głów właśnie PVB60, a Air Unit też był jakby zabezpieczony w miarę możliwości. Woda się tam nie została słona i nie zrobiła krzywdy. To był 10. podpunkt, ale ogólnie w świecie FPV, no to pamiętajmy o tym, że tak, no jest to latanie specyficzne, jest to latanie szybkie. Drony są naprawdę, naprawdę piekielnie szybkie, więc tutaj też jakby musimy pamiętać o całej odpowiedzialności, która na nas spoczywa. Jeżeli latamy takimi dronami w przestrzeni publicznej, jeżeli coś nagrywamy w miejscach, w których są ludzie, bo możemy robić takie rzeczy, bo przepisy no to pozwalają, jeżeli macie odpowiednie uprawnienia. Ja takie posiadam, no to takim dronem możemy latać w przestrzeni publicznej i nagrywać tak jak zwykłym DJI-em. Możemy to robić jak najbardziej. Natomiast no też na przykład miałem taką sytuację ostatnio, że właśnie poszliśmy sobie polatać na rynek, no i chciałem ponagrywać spokojnie małą betą, praktycznie zero ludzi i co się stało? Przyszli do mnie mili urzędnicy, którzy powiedzieli mi, że proszę pana, pan na tym rynku latać nie może, bo pan nie ma pozwolenia na wykorzystanie przestrzeni rynku do startu. Bo tak, bo rynek w Krakowie ma coś takiego, że jest drogą wewnętrzną i jeżeli chciałbym sobie dronem wystartować z tej drogi wewnętrznej, no to ja muszę zgłosić to do Urzędu Miasta. To jest trochę taką abstrakcją, no ale tak to jest już w tym Krakowie, że różne dziwne rzeczy są i dziwne prawa i prawka się zdarzają, no ale taka tak jest i mógłbym sobie wystartować na przykład z Grodzkiej, nie było problemu, ale jak startuję z rynku, no to już zajmuję przestrzeń rynku i muszę wystąpić o stosowne pozwolenia. Tak, tak jest. Także pamiętajcie, że tym dronem w przestrzeni publicznej latać możemy, jeżeli macie odpowiednie uprawnienia. I musimy robić to z głową, no bo te drony są po prostu takimi małymi, szybkimi potworami, więc musimy się po prostu zachowywać w sposób odpowiedzialny, a wszystko będzie dobrze. No to co, to wszystko co dla was przygotowałem w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, to tak, to łapka w górę, zostawcie jakiś komentarz, a możecie w komentarzach podzielić się waszymi przygodami z dronami FPV i rzeczami, które was zaskoczyły w dronach FPV, jak zaczęliście swoją przygodę, no bo jest wielu, wielu dobrych pilotów i bardzo duża rzesza osób, które lata dronami FPV i no jest to mega, mega świetne hobby, mega zajawka, giga zajawka, tak, więc doskonale to rozumiem, bo sam jakby wpadłem w sidła FPV i latam z czystą przyjemnością i cieszy mnie to bardzo. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.